Richard Pipes. Jako Polak i jako Żyd. W biografii Richarda Pipesa istnieją trzy aspekty dotyczące przeszłości, które wywołują szerokie zainteresowanie. Pierwszym z nich są jego przeżycia jako 16-letniego żydowskiego chłopca w 1939 roku w Polsce, zaatakowanej przez Niemców i Rosjan, i ucieczka wraz z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Kolejny aspekt dotyczy faktu, że miał szczęście znaleźć się na Uniwersytecie Harvarda, zarówno jako student, jak i profesor, od końca II wojny światowej do wybuchu wojny w Wietnamie, kiedy Harvard był najlepszą uczelnią na świecie. I trzeci aspekt dotyczył faktu, że osobiście był zaangażowany w kształtowanie stosunków amerykańsko-sowieckich w jednym z najważniejszych okresów zimnej wojny, to jest na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, a szczególnie w latach 1981-1982, kiedy służył prezydentowi Ronaldowi Reaganowi jako specjalista do spraw wschodnioeuropejskich i sowieckich. Richard, a właściwie Richard Pipes, urodził się 11 lipca 1923 roku w istniejącej do dzisiaj piętrowej kamienicy w Cieszynie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Przodkowie młodego Ryśka od początku XIX wieku należeli do grupy czołowych przedstawicieli żydowskiej inteligencji, pozytywnie nastawionych do postępu i reform społeczno-gospodarczych. O swoim pochodzeniu mówił później, że był jako Polak i jako Żyd, a pokoleniu jego rodziców bliżej było do wykształconych Polaków niż ortodoksyjnych Żydów. Niemniej jednak jako młody chłopiec uczęszczał na modlitwy do synagogi przy ulicy Michajdy w Cieszynie. Richard Pipes. To jest nazwisko znane tym, którzy zajmują się historią relacji polsko-żydowskich, w ogóle historią Polski, także relacji polsko-amerykańskich. Jak ja objąłem obowiązki sterowania polskim rządem, to było jednak kilkanaście lat potem, jak Richard Pipes doradzał prezydentowi Reaganowi. I był wtedy już w ogóle na emeryturze, bo odszedł na emeryturę w roku 1996. A więc była to raczej historia. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego czy obywatelstwo honorowe Cieszyna. To były ważne wydarzenia, a dla mnie Cieszyn i cała ta wielka atmosfera Śląska Cieszyńskiego są zawsze najbliższe. Ja przyjechałem do Cieszyna ponad 40 lat temu, w związku z czym Cieszyna się uczyłem. Nie da się ukryć, że Cieszynem zostałem zafascynowany. To jest społeczność w skali ogólnopolskiej absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa dlatego, że to jednak jest społeczność z jednej strony historycznie wielonarodowa, dzisiaj być może już w mniejszym stopniu, ale również wielokulturowa czy wielowyznaniowa. Powiedziałbym, że to jest takie zaskakujące, że jest to małe miasto, w którym ludzie czują się, jakby byli w dużym mieście. Traktują swoje miasto zupełnie inaczej i nie ma tutaj takiej atmosfery małomiasteczkowej. To jest miasto dumne, dumne ze swojej historii, dumne ze swoich osiągnięć i tak dalej. To bardzo się czuje w mieście i osoby, które przyjeżdżają do Cieszyna, też to chyba dostrzegają. To jest dosyć nietypowe.
1914 roku po wybuchu I wojny światowej ojciec Ryszarda zaciągnął się do Legionów i pozostawał w czynnej służbie do 1918 roku, walcząc przeciwko Rosjanom w Galicji. Jego matka, Sara Zofia Haskelberg, urodziła się w 1902 roku jako dziewiąte spośród 11 dzieci bogatego warszawskiego przedsiębiorcy, prowadzącego rozległe interesy z carskim rządem i posiadającego wiele nieruchomości w stolicy i okolicach. Rodzice przyszłego profesora Harvardu spotkali się po raz pierwszy w Warszawie w 1920 roku. Marek Pipes odwiedził wówczas w interesach ojca Zosi. Dwa lata później, już po ślubie, młodzi przenieśli się do polskiego Cieszyna nad Olzą, gdzie wcześniej Marek Pipes z trzema wspólnikami założył fabrykę czekolady Dea. W 1928 roku Marek Pipes sprzedał fabrykę Dea i przeprowadził się wraz z rodziną do Krakowa, gdzie mieszkali jego siostra z mężem i synami oraz jego rodzice. W Krakowie z inicjatywy Marka Pipesa i jego partnerów powstała kolejna fabryka czekolady – filia wiedeńskiej firmy Pischinger. Po roku rodzina Pipesów przeprowadziła się kolejny raz do Warszawy, do nieistniejącej już dzisiaj kamienicy przy ulicy Chmielnej 43, powierzając wspólnikom prowadzenie fabryki Pischingera. Młody Ryszard stał się uczniem renomowanego gimnazjum imienia Kretschmara. W tym czasie rozwijał gorące umiłowanie sztuki, przede wszystkim malarstwa i muzyki klasycznej, co, jak mówił później w dorosłym życiu, uodporniło go na wszelkie ideologie. Po informacji, że Niemcy hitlerowskie i Rosja sowiecka zawarły pakt o nieagresji, rodzina doszła do wniosku, że wkrótce wybuchnie wojna. Toteż ojciec Ryszarda powziął decyzję o wyprowadzce z Warszawy do Konstancina, gdzie ryzyko nalotów bombowych było mniejsze. Przed 1 września 1939 roku Pipesowie zastanawiali się gorączkowo, jak wyjechać z Polski. Zaczęły się jednak ogromne problemy z uzyskaniem dokumentów. Konsulat amerykański obiecał im wystawienie wiz turystycznych na światowe targi w Nowym Jorku. Postawił jednak warunek, że syn ma pozostać w Polsce. Tuż po wybuchu II wojny światowej rodzina Pipesów postanowiła jednak wrócić do Warszawy. W połowie września stolica została okrążona i rodzina Pipesów znalazła się w pułapce. Mieszkała wówczas u przyjaciół w solidnej kamienicy z dala od centrum. Ryszard zajął pokoik na najwyższym piętrze i ze stoickim spokojem czytał książki, gdy wokół trwały naloty i rozlegały się detonacje. Gdy pewnego razu ogromny pocisk artyleryjski przebił sufit jego pokoiku i wbił się w ścianę kilkadziesiąt centymetrów nad jego łóżkiem, gdzie pozostał nie wybuchając, Ryszard zaczął chować się przed nalotami. Bomba za bombą spadały wówczas na bezbronne miasto jak ulewa. Lotnicy niemieccy razili ludzi z karabinów maszynowych. Wspominając ten okres, Pipes podał, że kiedy biegał po płonących ulicach, matka trzymała nad jego głową poduszkę, żeby chronić go przed odłamkami. 27 września 1939 roku Warszawa skapitulowała, a 30 września Niemcy wkroczyli do miasta. Sytuacja Żydów była zupełnie inna niż Polaków. Niemcy kierowali się w stosunku do nich chorobliwą nienawiścią rasową. Rodzina Pipesów, pozbawiona złudzeń co do intencji hitlerowców, nie uwierzyła w możliwość przetrwania pod okupacją niemiecką i zaczęła szukać szansy opuszczenia Polski. Zdecydowała się wyjechać na zachód na sfałszowanych dokumentach. Udało się. Jako rzekomi obywatele jednego z krajów Ameryki Łacińskiej uzyskali wizę tranzytową do Włoch. Od października do lipca 1940 roku rodzina mieszkała w Rzymie. W tym czasie dotarły przemycone dokumenty polskie i Pipesowie mogli złożyć wnioski o wizy wjazdowe do USA. Pomagał im znajomy Marka Pipesa z Legionów, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Otrzymali wizy nie bez kłopotów dopiero w czerwcu 1940 roku i w ostatniej chwili, tuż przed zakazem opuszczania Włoch przez cudzoziemców, wyjechali do Hiszpanii, a stamtąd 2 lipca wypłynęli greckim okrętem pasażerskim do Stanów Zjednoczonych. 11 lipca 1940 roku statek Nea Hellas przybił do brzegów w Hoboken, w stanie New Jersey, dokładnie w dniu 17 urodzin Ryszarda Pipesa.
Czułem, że Bóg uratował mnie z piekła rządzonej przez Niemców Polski dla jakiegoś wyższego celu, dla życia przekraczającego granice zwykłej egzystencji i samozadowolenia. To przekonanie nigdy mnie nie opuściło, wyznał w swojej autobiografii. Jego ojciec pragnął, by syn pomógł mu w rozwinięciu nowej firmy i wyjściu rodziny z kłopotów materialnych. Ale Ryszard, a właściwie wtedy już Richard, nie chciał zarabiać pieniędzy, lecz studiować. Z wielu ofert wybrał college Muskingum w New Connaught w stanie Ohio i tam wyjechał autobusem 7 września 1940 roku. Po napaści Hitlera na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku uważnie śledził sytuację na frontach Europy. Rok później, po japońskim ataku na Pearl Harbor, zaczął pisać na prośbę władz uczelni pierwsze analizy polityczno-militarne dla gazety college'u. Już pierwsze jego publikacje zwiastowały dojrzałość i niezależność analityczną. Jesienią 1942 roku Richard spróbował zaciągnąć się do wojska. Odpowiedziano mu jednak, że jako cudzoziemiec nie może służyć na ochotnika, musi zaczekać na formalne powołanie. Wezwanie otrzymał w styczniu 1943 roku i miesiąc później został skierowany do bazy Korpusu Lotniczego Armii w Columbus w stanie Ohio. Niebawem otrzymał też obywatelstwo amerykańskie i jako żołnierz został skierowany we wrześniu 1943 roku na naukę języka rosyjskiego. Wybrał Uniwersytet Cornell w Ithaca w stanie Nowy Jork, żeby być blisko Elmiry, gdzie mieszkali rodzice. As I understand it, my father's interest in Russia came as a result of the need in the U.S. Army for Russian speakers. And he, with his knowledge of Polish, had an advantage over others. And so he started studying the Russian language, and that led to a great interest in the country. But initially, his academic interest was more to do with the arts and philosophy than with Russia. Oficjalna uroczystość rozdania dyplomów w Cornell odbyła się w czerwcu 1944 roku. Młody Pipes wygłosił wtedy mowę pożegnalną po rosyjsku i oczekiwał, że zostanie wysłany do podchorążówki, gdzie doczeka uroczystości nadania stopni oficerskich. Stało się jednak inaczej. Został zwolniony z wojska w marcu 1946 roku. Na Uniwersytecie Cornell poznał Irenę Roth, swoją przyszłą żonę, która była jedną z dwóch Polek żydowskiego pochodzenia studiujących na tej uczelni. I went to something called Julia Richmond High School for 2 years in New York. And someone, I don't remember who, suggested that I go to Cornell University, and that's where I went. And I studied architecture for a little over 4 years. And this is where I met my husband, because there's a different question about how I met him. And my parents got along. I mean, when they came to Ithaca for my graduation, it was really touching to see the two couples, the two parents, how they greeted each other. I mean, they knew each other still from Poland, not well, but it was really a reunion of people, Polish Jews from Warsaw. And then I graduated in June, had no time for myself, and got married September 1st. So I went straight, as I always say, from parents to husband. And we found a lot, of course, in common. The fact that we were both from Poland, I lived on Żurawia, and he lived on Wieża, two or three blocks away in Warsaw. And in their family album of photographs, I can find pictures of my family, of my uncles and so on. So they were in the same, more or less the same circle
of people, but they didn't see each other. But they and he had a good way of. He worked, I think, very intensely on the third floor in his to his study before 1 o'clock. After that, he was available. Oh, he was a very good father on the whole. Sometimes he couldn't help showing which son he liked better. W tym czasie Richard złożył podanie o przyjęcie na wyższą uczelnię. Narastało w nim przekonanie, że powinien zostać zawodowym historykiem, który będzie łączył sprawy rosyjskie z ogólną wiedzą o kulturze. Do wyboru miał 3 uczelnie: Columbia, Yale i Harvard. Były to główne ośrodki studiów rosyjskich w ówczesnej Ameryce. Złożył podania na każdą z tych uczelni i wszystkie go przyjęły. Richard Pipes od początku preferował Harvard, najstarszy i najbardziej prestiżowy uniwersytet amerykański w Cambridge w stanie Massachusetts. Tytuł magistra zdobył w czerwcu 1947 roku, a latem 1948 roku zaczął przymierzać się do pracy doktorskiej. Jako temat wybrał bolszewicką teorię narodowości. Pod koniec maja 1951 roku Richard z żoną wyjechali na 4-miesięczny objazd Europy i Bliskiego Wschodu, by przeprowadzić wywiady z członkami narodowych rządów państw wchodzących w skład byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1917-1921. 2 lata później spędził w Europie kolejne lato, żeby robić wywiady z uchodźcami z Azji Środkowej. Wyniki badań nad nacjonalizmem i komunizmem w tworzącym się Związku Radzieckim, pierwsze w takim zakresie, opublikowane zostały przez Harvard University Press w 1954 roku. W ślad za pionierską publikacją Richard Pipes wygłosił na Harvardzie cykl wykładów na temat narodowości sowieckich. Jesienią 1957 roku Rada Wydziału Historii Uniwersytetu Harvarda rekomendowała Richarda Pipesa na stanowisko profesora nadzwyczajnego historii Rosji, co wiązało się z zatrudnieniem bezterminowym na tej uczelni. Przez następne 38 lat profesor Richard Pipes uczył na Harvardzie historii Rosji i narodów Kaukazu w różnych cyklach tematycznych. W tym czasie wypromował również ponad 80 doktorantów, pracował w wielu komitetach wydziałowych i uniwersyteckich, napisał mnóstwo artykułów naukowych i cennych książek. Uważam, że bardzo trudno byłoby znaleźć bardziej pokornego naukowca w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim dlatego, że w zasadzie od samego początku swojej kariery naukowej Pipes w środowisku sowietologów amerykańskich był bardzo mocno sekowany, był marginalizowany, był wyśmiewany, był traktowany jako ktoś, kto w zasadzie nie rozumie Rosji, nie rozumie Związku Radzieckiego, nie rozumie pewnej logiki przemian dziejowych. Myślę, że to bardzo mocno też zahartowało samego Pipesa, który niewątpliwie był takim typem prawdziwego naukowca, nonkonformisty, który nie poddawał się temu jakby głównemu prądowi w sowietologii amerykańskiej, który od lat 60. No, pozostał pod takim przemożnym wpływem marksizmu, a później neomarksizmu. Pipes bardzo wyraźnie, jako jeden naprawdę z niewielu sowietologów amerykańskich, czy w ogóle sowietologów, jakby wymykał się jakby temu środowisku, jednocześnie udowadniając, że jego diagnozy i jego prognozy sytuacji, jaka miała miejsce w Związku Radzieckim, a później w Rosji, okazały się trafne. Wydaje mi się, że takim też bardzo ważnym momentem w życiu Richarda Pipesa była taka otwarta polityka z profesorem Edwardem Holtem Carrem. To jest wybitny brytyjski historyk, jeden z czołowych postaci w historii brytyjskiej, uważany za jednego z najważniejszych sowietologów i rzekomo rozumiejących Rosję i Związek Radziecki. Jako młody chłopak podjął polemikę z jego dziełem. No i okazało się później po latach, że to właśnie Richard Pipes miał rację w swoich diagnozach i swoich prognozach dotyczących właśnie sytuacji w Europie Wschodniej i w Związku Radzieckim, a później w Rosji. To tak naprawdę zbudowało jego, tak powiem, wielki autorytet i też wielki szacunek dla tej postaci w środowisku i politycznym, i naukowym w Stanach Zjednoczonych. Po wyborach prezydenckich 1980 roku administracja Ronalda Reagana zaczęła kompletować zespół specjalistów do spraw bezpieczeństwa narodowego i amerykańskiej polityki zagranicznej. Profesor znalazł się w tej grupie.
Jego rolą było między innymi przygotowanie analiz i notatek służbowych na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W maju 1980 roku został jednym z doradców Reagana. Sporządzał opracowania polityczne i pomagał w pisaniu przemówień. Po zwycięstwie wyborczym przydzielony został do Departamentu Stanu, gdzie powierzono mu sprawy Europy Środkowo-Wschodniej, które obejmowały także Związek Sowiecki. Na swoim stanowisku profesor sporządzał na podstawie jawnych i tajnych źródeł informacji notatki służbowe dla prezydenta Reagana. Proponował mu pewne tematy na konferencje prasowe, spotykał się z dziennikarzami i zagranicznymi dyplomatami. W Stanach Zjednoczonych nominacja przeszła bez większego echa. W każdym razie nie znalazła się na czołówkach gazet. Natomiast w Moskwie poświęcono jej wiele uwagi. Sowieccy dyplomaci ogłaszali, że nominacja Pipesa jest tragedią, gdyż jest znacznie gorszy niż Brzeziński. Brzeziński and Pipes's advice and contribution to American foreign policy fundamentally empowered the American effort to defeat the Soviet regime and to compete effectively militarily, geopolitically against the Soviets. And they did so in several ways. First of all, as scholars, each of them had a technical, detailed understanding of what were the defensive and offensive structures of the Soviet military. And as a result, could posture America's military and the West's alliances, most specifically the NATO alliance, in order to outmaneuver and outflank the Soviets. That was tremendously important in making sure the Soviets didn't do worse things than what they had done already in Eastern Europe. The Soviets were clearly not happy when he became the head of Eastern Europe and Soviet affairs at the National Security Council. I think he took a certain amount of pride in the objections to his position. He clearly had a key role in formulating in a deeper way Ronald Reagan's intuition about the Soviet Union, that the Soviet Union is not there forever. And his perhaps most significant contribution is what is known as NSDD 75, which came out in January 1983, which for the first time implied that American policy is to end the Soviet Union, not work with it. That was a considerable change, and just a few years later, 8 years later, it came to pass. There's no question that Zbigniew Brzezinski's and Dick Pipe's ideas were each empowered by the other, because as scholars, each came up with terribly innovative ideas based on their understanding of history, first and foremost, and of the realities of the Soviet Union. But as fellow thinkers, they would compare their ideas, share their ideas with each other, and in so doing, more fine-tune them and finally hone their policy recommendations, because they were in the academia of foreign policy. So that zone in American academia was the source of many, many ideas implemented by the American government. And both took careers that straddled the academic world and the world of public service and service in the American government. The two professors compared their notes and their ideas on Poland, and as scholars, they argued with each other, because the fundamental role of a scholar is to challenge conventions and challenge assumptions and challenge basic ideas with new approaches. And so they argued with each other and disagreed with each other, and in so doing helped each other, and knew that neither had the sole monopoly on the best ideas. And that was the beauty of this Democrat and this Republican, while of different parties, working together to advance the American interest and, frankly, the interest of people of the Western world. W miarę spokojną atmosferę pracy w Waszyngtonie zburzyły dopiero wydarzenia, które rozegrały się w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Zaczął się okres najważniejszej politycznej pracy profesora dla rządu USA.
Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego dało mu wyjątkową i w znacznej mierze wykorzystaną szansę wywarcia wpływu na bieg wydarzeń w Europie. To, co Richard Pipes na Uniwersytecie Harvardzkim, a potem taki właściwie główny doradca Reagana do spraw Europy Wschodniej, także Rosji, robił na początku lat 80. XX wieku, było absolutnie kluczowe dla decyzji amerykańskich, w jaki sposób działać w Europie, w jaki sposób stworzyć taką tarczę i zaporę dla tego radzieckiego imperializmu, który wtedy królował w Europie Środkowej i Wschodniej. I to było zaledwie parę lat doradzania, ale one ukształtowały politykę Reagana na całe 8 lat dwóch kadencji tego prezydenta. I to trzeba oceniać bardzo dobrze. Kiedy Ronald Reagan zaczął urzędować w Białym Domu, wszystko wskazywało na to, że Moskwa lada chwila wyśle do Polski wojska Układu Warszawskiego. Tak jak to zrobiła w Czechosłowacji w 1968 roku. Inwazja jednak nie nastąpiła. Władze polskie przekonały przywódców Kremla, że same rozprawią się z Solidarnością. Rankiem 13 grudnia 1981 roku przywódcy Solidarności zostali aresztowani, a w Polsce zapanowała dyktatura wojskowa. Prezydent Reagan 17 grudnia odczytał oświadczenie w sprawie Polski, które w większości wyszło spod pióra profesora Pipesa. Prezydent nazwał wprowadzenie stanu wojennego i towarzyszące mu masowe aresztowania rażącym naruszeniem układu helsińskiego i obiecał pomóc Polsce w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, jeśli władze PRL przywrócą rządy cywilne. Ponieważ Polska tego nie uczyniła, administracja Reagana na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaczęła obmyślać kroki odwetowe, dyplomatyczne i ekonomiczne przeciwko rządowi polskiemu, a potem sowieckiemu. Sankcje wobec Polski i ZSRR zostały wprowadzone. Z tego widać, że znał dobrze sprawy polskie i się szukał skutecznych metod, aby jednak nam pomóc. I za to chwała mu i dziękczynienie wszelkie. Natomiast musimy też pamiętać, że w tamtym czasie wytworzył się taki klimat między politykami i zrozumienie, że komunizm wyczerpał swoje możliwości, że komunizm hamuje rozwój. I w związku z tym wielu ludzi próbowało pracować w tym kierunku bez uzgodnienia. Próbowało walczyć z komunizmem. Oczywiście każdy na swój sposób i widzą swoje interesy. Stany odegrały tu wielką rolę w walce ekonomicznej przede wszystkim, ale nie tylko. Natomiast wtedy i Francja, i Wielka Brytania, i Niemcy, wszyscy mniej więcej pracowali w tym kierunku, aby zmienić ten cały układ, aby rozbić komunizm, bo on hamował rozwój. I nam się te wspólne działanie udało, no bo jednak doprowadziliśmy do upadku komunizmu sowieckiego. Ja tu rzeczywiście widzę w Richardzie Pipesie takiego piewce naszej Solidarności. On czuł, że bez polskiej Solidarności, a przecież ziemia cieszyńska była ogromnym nośnikiem wartości, które przyniosła Solidarność, a on się czuł no, mieszkańcem Cieszyna niemal. A więc dla niego było oczywiste, że Solidarność była tym głównym motorem napędowym przemian, rewolucyjnych przemian w kierunku demokracji, wolnego rynku, społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. Przez wszystkie miesiące kryzysu polskiego profesor z optymizmem zapatrywał się na przyszłość Polski. Wierzył, że skoro Polacy zachowali ducha narodowego przez 123 lata zaborów, to z pewnością uda im się teraz. Takich argumentów używał w rozmowach z urzędnikami Departamentu Stanu, którzy gotowi byli zostawić Polskę na pastwę losu. Ostatecznie także dzięki kuluarowym rozmowom i dyskusjom silne wsparcie moralne, jakiego Stany Zjednoczone udzieliły Polakom, pomogło im wytrwać i pod koniec dekady zmusiło komunistów do oddania władzy. Poland's historical role is unchanging. The Solidarity Movement was absolutely the catalyst for progress and reform under communism that propelled Poland and all of Central Europe into the 90s towards free market political democracies.
I was as U.S. ambassador visiting Gdańsk, Poland, last week, and I visited the European Solidarity Center there, and I was able to bear witness to the museum's displays regarding the absolutely catalytic role of solidarity. Solidarity and the people of Poland were a absolutely fundamental force within the Soviet bloc that propelled transition and modernization. And the local roots and global reach of solidarity was not missed by anyone during that time as a bellwether of change. Niestety nie miałem okazji spotkać profesora Pipesa ani z nim osobiście rozmawiać, ale będąc szefem sekcji Polskiej Głosu Ameryki, poprosiłem o przeprowadzenie z nim wywiadu, którego potem słuchałem przed nadaniem. Pamiętam, że mówił świetnie po polsku i doskonale analizował politykę Rosji. Było to w okresie Solidarności. Sekcja Polska Głosu Ameryki dużo skorzystała z poparcia rządu prezydenta Reagana, dla którego profesor Pipes pracował w Białym Domu. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce zwiększyliśmy czas nadawania programów z 2,5 godziny do 7 godzin dziennie i otrzymaliśmy fundusze na zatrudnienie nowych dziennikarzy. Stało się to dzięki nowemu reganowskiemu kierownictwu Głosu Ameryki, bardzo zresztą krytykowanemu przez poprzednich szefów i część amerykańskich dziennikarzy sekcji angielskojęzycznej, którzy przepowiadali, że Reagan i tacy jego doradcy jak Pipes spowodują niebezpieczny kryzys w stosunkach z Rosją i naruszą wiarygodność rozgłośni. Dziennikarze pracujący w sekcjach obcojęzycznych głosu, nadających do krajów pod rządami komunistycznymi, nie podzielali jednak tej opinii i byli zadowoleni na ogół z przeprowadzanych zmian. Liczba słuchaczy Głosu Ameryki w Polsce wzrosła w tym czasie ponad czterokrotnie. Była w tym też duża zasługa profesora Pipesa, ponieważ wiem, że zalecał w Białym Domu zwiększenie nakładów na Radio Wolna Europa, Radio Swoboda i Głos Ameryki. Jestem też pewien, że dzięki takim doradcom Reagana jak profesor Pipes i oczywiście dzięki samemu Reaganowi, zmiany w Głosie Ameryki pozwoliły nam na poruszanie w pełni i bez żadnej cenzury takich tematów jak zbrodnia katyńska, które poprzednio były częściowo lub w pewnych okresach nawet w pełni zakazane, a w czasie II wojny światowej przedstawiane w programach Głosu Ameryki na podstawie kłamstw sowieckiej propagandy. Profesor Pipes znał Rosję i dzięki niemu prezydent Reagan odpowiednio kształtował stanowisko USA w stosunku do Kremla i do rządu PRL. To także dzięki niemu Polska odzyskała niepodległość i jest teraz członkiem NATO. W czasie 2 lat spędzonych w Waszyngtonie profesor pracował również nad projektem stanowiska administracji Reagana dotyczącym polityki wobec Związku Sowieckiego. Efektem tych prac była podpisana w styczniu 1983 roku dyrektywa decyzyjna w sprawie bezpieczeństwa narodowego. Podstawowe klauzule tej dyrektywy postulowały nie tylko karanie Sowietów za postępowanie, które Ameryka uzna za nie do przyjęcia, ale także wnioskowały o zapobieganie takiemu postępowaniu przez sprzyjanie inicjatywom wpływającym na przemiany sowieckiego reżimu. Wyrażona w ten sposób idea była największym wkładem Pipesa w politykę zagraniczną administracji Ronalda Reagana. Dokładnie po upływie 2 lat profesor Pipes w lutym 1983 roku zakończył pracę w Waszyngtonie i wrócił na uczelnię jako człowiek sławny i szanowany. Na jego wykłady przychodziły teraz tłumy. Kurs rewolucji rosyjskiej, który prowadził od 11 lat, w 1987 roku znalazł się na liście 10 wykładów o najwyższej frekwencji w Stanach Zjednoczonych. Prasa i stacje telewizyjne, amerykańskie i zagraniczne, nieustannie dobijały się u niego o wywiady. Często uczestniczył w konferencjach i spotkaniach na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Europie. W marcu 1985 roku Michał Gorbaczow został sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej i zapoczątkował pierestrojkę. Korzystając z tej odwilży, dziennikarze sowieccy zaczęli prosić profesora o komentarze i artykuły w różnych sprawach dotyczących ich kraju. Moje słowa przekazywali wiernie i bez tradycyjnej porcji obelg, zauważył Pipes. Pojawiły się też prośby o zgodę na rosyjskie przekłady jego fundamentalnych książek. Książki, które profesor napisał, przeszły do historii. W tym sensie,
ważnych filarów wiedzy na temat Wschodu, na temat Związku Radzieckiego, na temat Rosji. To wybitne prace. Chodzi teraz o to, żeby potomni z tego korzystali, żeby te książki czytali. Wszyscy, którzy poważnie interesują się polityką, w szczególności sprawami Europy Wschodniej, oczywiście do tych książek sięgają. To jest wiedza tak poważna i głęboka, że ona profesjonalistom jest po prostu niezbędna. Więc w tym sensie te książki są kanonem, jeżeli chodzi o zainteresowanie w szczególności Związkiem Radzieckim. Te książki należy czytać, te książki należy znać, jeżeli ktoś się chce poważnie wypowiadać na te tematy. To nie są książki popularno-naukowe, to nie są książki, które będą wszyscy czytać jak w wolnym czasie. Ale ważne jest, żeby jednak zostało w świadomości ludzi, w szczególności młodych, że jeżeli chcecie zrozumieć historię Europy, w jakimś sensie historię świata, to warto sięgnąć do książek najlepszych, a jeżeli najlepszych, to należy czytać Richarda Pipesa. Richard Pipes często też podróżował do wolnej Rosji. Spotykał się ze znajomymi, robił kwerendy po archiwach i bibliotekach. Brał udział w konferencjach historycznych i forach gospodarczych. A nawet uczestniczył jako biegły w procesie przeciwko partii komunistycznej przed nowo utworzonym Sądem Konstytucyjnym w Moskwie. Jako historyk wykazał, że partia komunistyczna nigdy nie była partią w powszechnym rozumieniu tego słowa, lecz mechanizmem zdobycia władzy. Na początku 1994 roku Uniwersytet Śląski zawiadomił profesora, że pragnie mu nadać tytuł doktora honoris causa w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w jego rodzinnym mieście. Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa była podniosła. Doctorante clarissimi, itacte jam nihil impetit, quo minus honores, quos obtinere cupis tipi impertiamus. Ergo ego, te doctoram honoris causa creo, creatum renuncio, omniacte doctoris causa nomen et honores, jura ac privilegia in te confero. In eiusque reisidem hoc diploma universitatis nostre sigillo insignitum tibi in manus trado. Przypuszczam, że historycy przeszłości spojrzą na 70 lat komunizmu w Rosji i na 45 lat we wschodzie, we wschodniej Europie, jako na dziwaczny epizod w rozwoju ludzkości, jako przypadek wstecznej ewolucji. I będą zastanawiać się, jak to było możliwe. Ufam, jeżeli wnioskują, że główną przyczyną tragedii była bezgraniczna pycha, fałszywa wiara, że człowiek, ponieważ odniósł sukcesy w poznawaniu otaczającej go rzeczywistości i w niewielkiej mierze wykorzystaniu na własne korzyści, tajemnic przyrody, że człowiek jest zdolny również stworzyć na nowo samego siebie. Zaimponował mi swoim wykładem. Ja jako Cieszyniak, można powiedzieć, od niego również to zabrałem. Richard Pipes w swoim wykładzie powiedział, na początku, kiedy rozpoczynam swój wykład, a mam te wykłady w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Japonii, w Azji, to rozpoczynam od krótkiej swojej biografii. Urodziłem się w Cieszynie, w mieście, które nazywam sercem Europy. W swojej książce zatytułowanej Żyłem uzasadnia, dlaczego Cieszyn jest sercem Europy. Jeżeli przeprowadzić linię od przylądka północnego do Sycylii
i od Moskwy do wschodniego wybrzeża Hiszpanii, to przetną się akurat w Cieszynie. Znaczy ja słyszę tak wspaniałe rzeczy o sobie, że ja nie dowierzę temu, co ja słyszę, bo ja jestem pracownikiem uczonym i często to, co ja piszę, to mam, powodują mnie duże wątpliwości, ale widocznie inni cenią to inaczej i jest bardzo przyjemnie słyszeć, że tak szeroko jestem czytany w Polsce szczególnie. A po uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa, gdzie wspomnianą laudację na tej uroczystości wygłosił znakomity filozof, profesor Czesław Głąbik, udaliśmy się do ratusza. Tam w ratuszu burmistrz miasta Cieszyna, Jan Olbrych, nadał tytuł honorowego obywatela Cieszyna. Pomysł honorowania Richarda Pipesa tytułem honorowego obywatela pojawił się wcześniej i oczywiście trzeba pamiętać, że do tej pory Cieszyn nie miał ani jednego honorowego obywatela. W związku z tym to była pierwsza propozycja. Ona wyszła chyba wtedy od znanego poety cieszyńskiego i działacza Jurka Kronholda. W związku z czym tytuł został przyznany. Profesor Pipes przyjechał do Cieszyna. Okazało się, że jest to niezwykle normalny, zwyczajny, przesympatyczny człowiek, mówiący świetnie po polsku, tak jakby nigdy nie wyjeżdżał z Polski. Człowiek, który z ogromną sympatią odnosił się do swojego miasta rodzinnego, który odwiedził miejsce swojego urodzenia. To mi zostało w pamięci właśnie, ta bardzo miła, sympatyczna atmosfera, normalna rozmowa z wielkim człowiekiem tego świata. Oczywiście najbardziej takim uroczystym momentem było samo wręczenie tego honorowego tytułu obywatela miasta Cieszyna i bardzo krótka, ale taka zostająca w pamięci wypowiedź profesora, pełna zarówno głębokich myśli, ale zarazem humoru, takiego podejścia do świata z dużym dystansem. Także ja wspominam ten czas jako z jednej strony taki bardzo ważny, historyczny moment dla Cieszyna, a z drugiej strony spotkanie z bardzo zwyczajnym, normalnym, skromnym, sympatycznym człowiekiem. Największa niespodzianka i przeżycie, sądzę, że dla niego ogromnej wagi, a i dla nas, to było odwiedzenie domu, w którym mieszkali, na Michejdy 2. Potem moja matka mi powiedziała, że był na prawo był mój pokój, taki mały, a lewo była sypialnia rodziców i dalej był taki mały salon. Prawdopodobnie, że to było całe do końca mieszkania. Teraz jestem wzruszony, że pójdę przyjść zobaczyć. Oczywiście, no on to w 17 roku kupił. Ja byłem... A czy zaraz mieszkał, to ten już też nawet... Ja rodzicy się urodzili w 22 roku i żyli do 26, 3 lata, także ja się tu urodziłem. Weszliśmy do dużego takiego jakby salonu, wprost tego korytarza kiedyś. Profesor Richard Pipes rozejrzał się po tym, wskazał ręką w prawy kąt pokoju w głębi i mówi: tu stało moje łóżeczko. Zaszliśmy na cmentarze żydowskie w Cieszynie. Tam chodziliśmy wśród tych grobów, rozglądali się, a potem chodziliśmy po niższym, starszym cmentarzu, zarośniętym kompletnie, dzikimi ścieżkami wręcz. Mimo to przedzierał się profesor, a u boku jego także żona, niezwykła, bardzo interesująca i sympatyczna pani. Kiedy w 1994 roku pierwszy raz poznałem pana profesora, uderzyło mnie jego bardzo duże, że tak powiem, obeznanie w temacie związanym również z tym regionem, prawda? A równocześnie duży spokój i bardzo skromne podejście do drugiego człowieka. Mnie bardzo ujęło
w postawie pana profesora to, że potrafił bardzo konkretnie, rzeczowo mówić o sprawach związanych z życiem społecznym, politycznym, ale z bardzo dużym szacunkiem do innych ludzi i do wydarzeń, z bardzo dużym dystansem. My szczególnie w tym ośrodku chrześcijańsko-żydowskim żeśmy sobie cenili jego tą trzykrotną obecność, wpis do książki pamiątkowej i sam fakt, że pan profesor zaszczycił Cieszyn swoją obecnością i tytułem honorowy obywatel miasta Cieszyna. I was only in Cieszyn for one visit and Dick was there a couple of times. Well, he really liked Cieszyn and that's very true. I mean, he always mentioned it. That's where he was born. It just so happened that after, I think, 4 or 5 years, his father's business moved him out of Cieszyn. But he always thought of it as his birthplace. Ja się tu urodziłem w Cieszynie na ulicy, wtedy nazywała się Ciążarowa, dzisiaj Migejdy, 91 lat temu. Mój ojciec założył fabrykę czekolady, nazywa się Dea, i która tworzyła takie wafle i czekoladą, które dzisiaj są znane jako Transporo. Tak się składa, że w tym roku mamy 25 lat od tamtych wydarzeń, od pierwszych wolnych wyborów i 20 lat od momentu, kiedy pan profesor Richard Pipes został honorowym obywatelem miasta Cieszyna. W okresie, kiedy byłem burmistrzem, profesor Pipes po raz ostatni odwiedzał Cieszyn. Jego obecność w sali sesyjnej wśród zaproszonych gości, no to typowy wykład, odpowiedź na pytania, bardzo kompetentne odpowiedzi, bardzo szczegółowe. Natomiast mi utkwiła w pamięci właśnie kolacja, którą jadłem wcześniej z profesorem Pipesem. Był już wtedy dość wiekowym człowiekiem, mocno posuniętym w latach, a mimo to zaskoczyła mnie jego jasność umysłu, jego wiedza, to w jaki sposób szybki, dowcipny, chwilami ironiczny odpowiadał na pytania czy komentował rzeczywistość. No, byłem naprawdę zafascynowany rozmową z nim. Takie głupstwo pamiętam, że matka mi dała piękny taki sandwich z ogórkami. Ja wyszłem na ulicę przy naszym domu, na Michejdy 2 i te ogórki mi spadły. Ja zacząłem beczyć. Pamiętam, że poszłem z kolegami do sklepu z czekoladą i kupiłem im wszystkim czekoladki. Powiedziałem, kiedy sprawdzili się zapłacić, żeby zapłacił, powiedziałem, ojciec zapłaci, tato zapłaci. Rodzice mi powiedzieli, ja tego nie pamiętam, że kiedy byli w jakiejś kawiarni, ja chodziłem, znudziło mi się siedzieć, zachodziłem po różnych tak stołach i ktoś mi się zapytał po niemiecku, wer bist du, kim ty jesteś? Ja powiedziałem, ein Jude, Żyd. To takie małe maleństwo ja pamiętam, ale właściwie to nie jest bardzo, bardzo ważne. Ja się dobrze tu czułem. Ja byłem doradcą prezydenta Reagana 2 lata, 81-82, w tak zwanym National Security Council, to jest taka grupa doradców prezydenta. On miał bardzo silne poglądy, jeżeli chodzi o Rosję. I bardzo zresztą dobre poglądy, on rozumiał bardzo dobrze. Jaki instynkt polityka, jak mówię, co będzie. Na przykład był jedynym prawie w Ameryce, który przewidział upadek Związku Radzieckiego. 2 razy co najmniej przy mowach publicznych powiedział, widzimy ostatnie dni Związku Radzieckiego. Wszyscy z niego się wyśmiewali i on mówił, że miał rację, oczywiście miał rację. Mnie od niego odsuwali jego żona, jego główni doradcy i departament stanu, bo uważali, że ja jestem za agresywnym antysowietczykom i że ja wzmacniam tą jego agresywność. Ale ja pisałem mu różne memoranda i głównie napisałem tak zwany NSDD 75, to jest National Security Decision Directive. To był taki plan naszej polityki w stosunku do Rosji Sowieckiej,
która powiedziała, trzeba skończyć the town i starać się, żeby Rosja przestała być komunistycznym krajem. Departament Stanu się bardzo temu sprzeciwiał, chciał tam zmienić różne rzeczy w tym dokumencie, ale Reagan się tym bardzo przejął i oczywiście osiągnął tego, że rząd sowiecki zniknął i że komunizm zniknął. Także to były bardzo ciekawe lata i bardzo z mojej strony pozytywne. I think my father's achievements were to interpret Russia and the Soviet Union in a way that was deep and correct. And this is something useful both for Americans and for Poles. It's an important country. It has returned as a central concern of both Poland and the United States. And his writings, his speeches, remain important to understand Russia. 1 lipca 1996 roku pracowita i długoletnia działalność Richarda Pipesa jako naukowca i wykładowcy Harvardu dobiegła końca. Profesor miał wówczas 73 lata. Warto dodać, że kilka miesięcy wcześniej w Warszawie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładnie miesiąc przed śmiercią, 17 kwietnia 2018 roku, uhonorowany został przez Polską Akademię Nauk medalem imienia Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia naukowe. Był członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Amerykańsko-Polskiej Rady Doradczej, doktorem honoris causa nie tylko Uniwersytetu Śląskiego, ale również Szczecińskiego i Warszawskiego. Richard Pipes, światowy autorytet w dziedzinie historii Rosji i narodów Kaukazu, zmarł 17 maja 2018 roku w swoim domu w Cambridge w stanie Massachusetts w wieku 95 lat. Polska, jej wolność, niepodległość i suwerenność, a także Cieszyn, w którym się urodził, i Warszawa, w której spędził dzieciństwo i wczesną młodość, nigdy nie były mu obojętne. Kiedy tak rozważamy to, co zrobił pan profesor, może Polska dziękować mu za to, że dzisiaj ma wolność. To on ogromnie przyczynił się do tego, żeby w 1981 roku, kiedy rozpoczął się stan wojenny, jako doradca prezydenta Reagana, i zarazem ogromne kontakty z Janem Pawłem II przyczynił się do tego, żeby Związek Radziecki nie wszedł do Polski. Żeby znów Polska nie była pod okupacją Rosji. To się udało. I dziś trzeba o tym mówić, że mamy człowieka, który kochał Polskę, kocha Polskę, bo wierzymy w to ogromnie, że wspiera nas swoim doświadczeniem, które zostawił. A zostawił nam wiele. Zostawił nam swoje dzieła, swoje książki, swoją autobiografię. Zostawił nam swoje myśli. A przede wszystkim przykład, że dla człowieka, i to podkreślał bardzo często, dla każdego człowieka najważniejsza jest wolność.